Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 9:09 na zegarze i zapraszam na kolejne wydanie Salonu Dziennikarskiego Floriańska 3, wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Dziś nasi goście to Anita Gargas, publicystka Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie. Witam serdecznie. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Witam Państwa, szczęść Boże. Piotr Zaremba, publicysta Tygodnika Uważam, że i portalu wpolityce.pl. Witam. Oraz Wiktor Świetlik, publicysta, a także związany z Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dzień dobry, kłaniam się. I porozmawiajmy o czymś na początek, czego nie ma, o dziwo nie ma w codziennej sobotniej prasie. Mianowicie wiadomość, że Donald Tusk jest rozpatrywany przez Europejską Partię Ludową, czyli tą najsilniejszą frakcję w Parlamencie Europejskim, rozdającą karty na szefa Komisji Europejskiej, że jest jedynym wręcz kandydatem, że rozmowy się toczą, toczą się konsultacje i że właśnie polski premier ma się przenieść do Europy od 2014 roku. Najpierw może Piotr Zaremba, bo to pański tygodnik ujawnił tę informację. Premier Tusk zaprzeczył, ale to nie było zaprzeczenie wybiegające w przyszłość. Nie, no a co więcej, pojawia się druga wypowiedź ministra Sikorskiego, który zarzucił tygodnikowi, uważam, że no mnie osobiście, bo ja napisałem tę informację, niepatriotyczne zachowanie, bo ta publikacja miałaby przyczynić się do topienia kandydatury Donalda Tuska. No, topienie czegoś, czego nie ma, co nie istnieje, no jest jakby trochę paradoksem, więc ja jednak zakładam, że informacja jest prawdziwa i że w jakimś mierze te reakcje są potwierdzeniem, to znaczy tam twardego nie było. To jest oczywiście związane z jednym dodatkowym warunkiem, to znaczy warunkiem takim, że Europejska Partia Ludowa, czyli ta chadecja, nazwijmy to umownie, bo to nie wszystkie te partie mają taki bardzo wyraźny chrześcijański charakter, no ale generalnie jest to chadecja, wygrałaby wybory, bo kandydata na szefa Komisji Europejskiej wskazuje najsilniejsza frakcja w Parlamencie Europejskim, ale to nazwisko pewnie poznamy już wcześniej, bo w tych wyborach europejskich będzie tak, że te główne frakcje swoich kandydatów przedstawią jeszcze przed wyborami. Więc no, w tym sensie to jest pewna nowość. Przy tej okazji, ponieważ właśnie Europejska Partia Ludowa zaczęła konsultować samą formułę, to zaczęła też rozmawiać z innymi frakcjami w Parlamencie Europejskim na temat nazwisk. Bo potem i tak Komisja Europejska zatwierdza Parlament Europejski jako całość, prawda? Więc tam jest potrzebne szersze poparcie. No i właśnie padło tam nazwisko Tuska jako jedynego w tej chwili rzeczywiście kandydata. No ale to kurs na Europę w wydaniu premiera Tuska, że on myśli właśnie o stanowisku bardzo wysokim w domyśle szefa Komisji Europejskiej. Tego typu informacje pojawiały się tak, wcześniej. Tak, tak. Politycy Adam Bielan, Ryszard Czarnecki o tym informowali, no, czy spekulowali, prawda? Prawda, no tylko teraz to jest już jakby coś więcej niż tylko spekulacja. Anita Gargas. Tak, to jest coś więcej niż spekulacja. Zastanawia zapobiegliwość, to znaczy czas, w którym toczą się te rozmowy zakulisowe, bo dwuletnie wyprzedzenie to rzeczywiście nowość, ale równocześnie pozwala nam spojrzeć na działania Tuska tu w kraju z innego punktu widzenia. Do tego to, chciałem przejść, bo mi to się wydaje najważniejsze, prawda? Ale bardzo proszę. Właśnie, bo rozumiemy teraz jego motywy działania. Jego polityka od dawna była prowadzona na kolanach wobec Brukseli. Nam się wydawało, że kierują nim inne racje. Teraz widać, że chodzi zwyczajnie o stołek, co jest dla polityka, co powinno być dla polityka dyskwalifikujące. Mam wrażenie, że Donald Tusk próbuje pójść drogą Jerzego Buzka, który po kompromitacji swojego rządu, po całkowitej porażce AWS-u, który nie wszedł do parlamentu po pierwszej kadencji, znalazł miękkie lądowanie właśnie w Brukseli. I tutaj widać, że nauka nie poszła w las. W przypadku, ale panie redaktor, w przypadku Donalda, tu jest pełnia władzy i dobre sondaże. Lada moment przyjdzie czas płacenia rachunków. Ludzie, którzy przez siłą inercji dawali sobie wmawiać przez pierwszą kadencję rządów Platformy Obywatelskiej, że za wszystko, za stan Polski odpowiada poprzedni rząd, rząd PiS-u, zaczną liczyć i się doliczą, że rządów Platformy jest już ponad 5 lat i mieli na tyle dużo czasu, żeby wszystkie błędy poprzedników naprawić. Więc przyjdzie czas płacenia rachunków. W tym kontekście Donald Tusk jest bardzo zapobiegliwy. Właśnie do tego zmierzają jego najwyraźniej działania, żeby uniknąć momentu przestoju, jaki miał na przykład pan Buzek.
Zastanawia mnie również, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Rosji, gdzie rządzący, dwie grupy najsilniejsze w elitach władzy Rosji, stosują swoisty płodozmian. To znaczy, najpierw, że wróci na premiera Donald Tusk? Najpierw, nie. Po raczej, przygodzie europejskiej. Raczej Jerzy Buzek. Raczej Jerzy Buzek. Przypomnę, tam Putin zamieniał się z miejscami z Miedwiediewem i w ten sposób utrzymuje jedna grupa władzę przez wiele, wiele lat. Tutaj być może będziemy mieli z podobnym wariantem do czynienia, zwłaszcza, że moim zdaniem, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, Tusk jednak nie dotrwa do 2014 roku, chociaż wydaje się, że sam ten układ, który buduje główna frakcja w Platformie, może przetrzymać największe wpadki rządu. Tym niemniej Tusk chyba liczy się z takim wariantem zdarzeń, że będzie musiał opuścić stanowisko. Więc co się w tym czasie stanie? Być może właśnie będzie ratunkiem Jerzy Buzek. Ksiądz Henryk Zieliński. Czy ale księdza... przepraszam, jeśli można jeszcze, to rzeczywiście to, że ta informacja nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w głównych mediach, w ogóle przemilczana jest, to jest kuriozum. W tego typu sytuacjach to już tak rytualnie. No nie ma w mediach, ale to ważne porozmawiać. Taki rytuał się staje, prawda? Mało kto się realnie dziwi, że te media tak wyglądają. Ksiądz Henryk Zieliński. Tak, w tak delikatnie dementowany informacje trzeba raczej wierzyć i to tylko tak łagodna, kokieteryjna dementi tylko potwierdza raczej to wszystko. Natomiast ja się tu nie do końca zgadzam z tą analogią, gdy chodzi o Jerzego Buzka i premiera Tuska. Oprócz tego, że łączy ich w tej chwili obecność w tej samej partii, pewne tam wspólne poglądy na różne rzeczy, to może nie jestem aż tak krytyczny, gdy chodzi o dokonania AWS-u. Oni naprawdę coś próbowali zrobić. Jak im te cztery reformy wyszły, to inny temat, ale oni naprawdę pytać, coś próbowali zrobić. Była dobra wola w tym wszystkim chociażby. Nie było takiej woli przetrwania wyłącznie. A teraz jest na przykład reforma emerytalna, którą rząd podjął i w świetle informacji o aspiracjach europejskich premiera Tuska ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taka grana właśnie na zyskanie uznania tam, w to Brukseli. Prawda. Ponieważ dokumenty unijne, nie najwyższej rangi, ale jednak wyraźnie sugerowały poszczególnym rządom podjęcie tego dzieła. I teraz premier Tusk może mówić, proszę bardzo, ja u siebie reformuję, prawda? Jestem doskonałym człowiekiem do reformowania Europy. To prawda, że premier Donald Tusk jest bardziej lojalny wobec Angeli Merkel czy prezydenta Sarkozy'ego, niżeli oni sami wobec siebie, nawet w tym tandemie. Teraz ostatnio przecież wyszła sprawa, że nasz pan premier podpisał jakiś dodatkowy jeszcze aneks do tego paktu fiskalnego, którego wcale nie musiał podpisywać, o którym nawet posłowie Komisji Spraw Zagranicznych czy do Spraw Unijnych nie mają zielonego pojęcia. A więc to jest takie wyprzedzenie. Natomiast myślę również, że w tym wszystkim może być kwestia także ucieczki od odpowiedzialności. Dlatego, że przykład choćby Islandii, gdzie premiera pociągnięto do odpowiedzialności za brak reakcji, za doprowadzenie kraju do kryzysu, to jest pewne niebezpieczeństwo, że taki przykład może się rozlać po Europie. I w tym momencie zostanie wysokim komisarzem czy szefem Komisji Europejskiej w Brukseli jest czymś, co gwarantuje pewną nietykalność. Wiktor Świetlik. No tak, ja się zastanawiam, natomiast mnie w tym wszystkim, bo faktycznie ten wejście Tuska do Komisji Europejskiej, czy gdyby został szefem Komisji Europejskiej, to jest rzeczywiście zupełna ucieczka od odpowiedzialności, tak? Czyli my tych rządów nie możemy już rozliczyć, bo przecież Donald Tusk został dowartościowany stanowiskiem w Komisji Europejskiej, a więc bez względu na realne wyniki rządzenia i na rzeczywisty brak reform, zastój kraju w tym momencie, ta nobilitacja w sensie symbolicznym zwalnia go z odpowiedzialności. Natomiast ja się zastanawiam nad trochę inną osobą w tym wszystkim, nad Radosławem Sikorskim, który odniósł się w ten sposób właśnie do tej informacji, że to jest postawa niepatriotyczna, ujawnianie. Nieuprawniona i niepatriotyczna. Otóż Sikorski trochę wyrasta w tej całej sytuacji na takiego ciekawego
promotora lobbystę Tuska. Przypominam, że sam Radosław Sikorski ma pewnego rodzaju doświadczenie i to nie najlepsze z instytucjami europejskimi. Swojego czasu miał zostać sekretarzem generalnym NATO. Już nawet za każdym razem, kiedy Sikorski ma kimś zostać, kibicuje mu bardzo mocno tygodnik The Economist, pisząc, że on już na pewno zaraz zostanie. Sikorski nigdy nie zyskuje tych funkcji, więc sam Radosław Sikorski wie, że to, że dzisiaj takie sygnały są wysyłane ze strony europejskich adeków, to wcale nie znaczy, że Tusk na pewno zostanie tym szefem Komisji Europejskiej, przepraszam. To może być równie dobrze dzisiejsza gra na Tuska. Ja myślę, na pewno, bardzo precyzyjnie od lat rozpisany projekt. Znaczy moje zdanie jest takie, że to nie jest związane z próbą ucieczki. Mogą być jakieś poboczne funkcje, ale to jest precyzyjnie od lat zaplanowany projekt. Na przykład tuż po tej klęsce rządu w sprawie paktu fiskalnego rozmawiałem z pewnym publicystą i mówię, no teraz te aspiracje premiera Tuska są właściwie pogrzebane. On mówi, nie, właśnie teraz. Jak zobaczył realne miejsce, są duże, są większe. No, jeszcze wracając do Sikorskiego, przypominam jego wypowiedź, czy to nie tłumaczy jego tej słynnej wypowiedzi w Niemczech sprzed kilku miesięcy, czyli tego... Wezwania Niemiec do objęcia przywództwa w Europie. No tak, tego faktycznego podlizywania się właściwie polityce niemieckiej, tak, i dążenia do zwiększenia realnego wpływu Niemiec na politykę innych państw, no bo to redukując to wszystko całkowicie, to do tego się sprowadza, tak, do tego, żeby Niemcy mieli większy wpływ na politykę fiskalną, czyli kluczową rozmaitych państw. Więc teraz pytanie, na ile ten lobbing, z jednej strony ta oferta dla Tuska, z drugiej strony ten lobbing Sikorskiego i te działania, które wykonuje Sikorski wokoło tej kandydatury, wpływają realnie na polską politykę zagraniczną. I na ile to jest to sprzeczne, na ile jest to zgodne z racją stanu? Na ile jest ona funkcją zabiegów, na ile ona służy zabieganiu o stanowisko dla premiera, a na ile służy realnemu dbaniu o interesy narodu. Dokładnie. Tylko tutaj jest jeden paradoks, no zwróćmy na niego jednak uwagę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Sikorskiego, no to oczywiście to może mieć jeszcze jeden dodatkowy wymiar, to znaczy, no jednak ewentualne przeniesienie Tuska do Europy związane jest z szukaniem następcy. I tak wszyscy w naturalny sposób myślimy o Schetynie jako takim konkurencie Tuska, ale no, można sobie wyobrazić taką sytuację, że następcą być może nie na obu funkcjach, ale na przykład na funkcji premiera będzie Sikorski. Czyli przepraszam, według tej wersji Radosław Sikorski chce dać Tuskowi kopa w górę. W jakiejś mierze, ale oczywiście to jest swoista hipoteza, bo czy to będzie Sikorski na 100% nie wiemy, ale ja nie bardzo widzę innych logicznych następców. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar europejski, oczywiście tak, oczywiście polityka Platformy od dawna jest nastawiona na pewne wtopienie się w Europę i to elementem tego może być również właśnie awans Tuska. Ostatnio mieliśmy zresztą kolejny przykład tego wtapiania się, zmiana na stanowisku szefa delegacji Platformy. Tak, Róża Thun ma zastąpić Jacka Saryusza-Wolskiego. Sariusz Wolski, czyli wyjaśnię, ktoś, kto Róża Thun, osoba no taka euroentuzjastyczna, no, a wręcz naiwna, prawda, w traktowaniu tych słów Sariusz ideologicznych Wolski, symbol jako rzeczywistości. Z kolei kiedyś, co prawda, kiedyś, bardziej niż teraz, takiej opornie, bardziej twardej, kanciastej, realnej polityki. Więc to jest oczywiście przykład drobny, ale mam wrażenie, że to jest taki element porządkowania sobie pola, czy pewnego właśnie wtapiania się. A teraz no, tu jest inny paradoks, bo rzeczywiście Tusk, można powiedzieć, że poparł pakt fiskalny. Natomiast pakt fiskalny de facto ogranicza Komisję Europejską, bo to jest tak, że to jest przeniesienie jednak mechanizmu na mechanizm międzyrządowy. Barroso bardzo się sprzeciwiał paktowi fiskalnemu i przegrał tę rozgrywkę. Ta biurokracja brukselska jest tak naprawdę w tej chwili osłabiona. Ona ciężar przeniósł się do bezpośrednich negocjacji między rządami, między silnymi rządami, prawda? W tym sensie można powiedzieć, że Tusk dostałby Komisję Europejską za to, że wcześniej poparł jej osłabienie, prawda? Że dostaje coś, co nie jest tak silne i tak ważne, jak byłoby może parę lat temu. Kierunek miał być inny. Ja nie mówię, że akurat jestem zachwycony wizją silnej Komisji Europejskiej, to miałoby też swoje złe strony, ale no, ta wersja jest najgorsza, można powiedzieć, z możliwych dla Polski.